W ostatnim odcinku jedna z uczestniczek, Justyna z Burzą Loków, od początku podobała się Kamilowi, niespodziewanie uznała, że mieszkanie na prowincji nie jest dla niej, spakowała rzeczy i wyniosła się z domu rolnika. Przerosła ją wizja pracy w polu i na gospodarstwie. Kamil nie krył rozgoryczenia, próbował wziąć nawet winę na siebie, twierdząc, że mógł się bardziej postarać, ale ostatecznie podsumował to tak, reklama. Z naszych informacji wynika, że na miejsce Justyny szybko wskoczyła Asia, wesoła, chętna do pracy, lubiana przez mamę Kamila. Jej rodzice prowadzą spore gospodarstwo w Gębicach niedaleko Poznania i tak wychowali córkę. Że dziewczyna docenia pracę na roli i nie boi się wyzwań. Na dodatek Joanna mówi wprost, że chciałaby mieć już dzieci, a Kamilowi zależy właśnie na tym, by złożyć przysięgę przed Bogiem, to będzie coś, czego nikt nam nie zabierze, i szybko założyć rodzinę. Wygląda na to, że chłopak zainteresował się Joanną na poważnie, bo, jak się dowiadujemy, złożył wizytę w jej domu i został przyjęty jako przyszły zięć. 2 lata temu Kamil zdał sobie sprawę, że nie samą pracą człowiek żyje i postanowił zaciągnąć hamulec ręczny. Jest szansa, że mu się uda. Zobacz też, więcej newsów o gwiazdach, ekskluzywne materiały wideo, wywiady i kulisy najgorętszych imprez znajdziecie na naszym. Thank you.